ale widzę, że my przechodzimy już do Champions Selectu, tak więc tam się właśnie przeniesiemy. Widzimy zbanowaną Fiorę, tutaj tak jak wspominałem, Raj bardzo często wybiera tą bohaterkę na górną alejkę, także więc tutaj ban kierowany raczej w jego stronę, zbanowany jest również Twitch, to też taka odmiana co do Europy, że ten Twitch jest czasami blokowany, czekamy na odpowiedź zespołu Energy. Tak jest. Właśnie w ogóle ta Fiora też nam wyskakiwała jak Filip z konopi w tamtym tygodniu. Znaczy, no wiadomo, jeżeli ktoś obserwuje Amerykę od dłuższego czasu i mam tu na myśli te ostatnie kilka tygodni zmagań, no to ta Fiora niekoniecznie musiałaby jakoś szczególnie zaskakiwać, aczkolwiek muszę przyznać, że no nie jest to postać, która zachwyca swoim performance'em. To nie jest jakby coś, co absolutnie miażdży. Chociaż warto tutaj jednak ją zbanować, na przykład przeciwko takiemu zawodnikowi jak Gray, który potrafi nią też co nieco pokazać. Tutaj pokazywany też jest ban na Wladimira. Myślę, że w Ameryce ten Wladimir tak często przechodzić nie będzie. Warto zaznaczyć, że ten patch 6.13 już jest live, tak więc też na tym patchu rozgrywamy mecze, jeżeli chodzi o LCS NA, więc zarówno Wladimir, jak i Swain zostaje osobieni, przy czym Swain nieco mocniej został tutaj dotknięty przez nerf Hammer Freaka, czy właściwie Morello, ale wciąż jest tutaj czasami rozważany, tylko pytanie jest takie, o! O, ban na Karmę. Tak, Karma zbanowana, czyli też taka bardzo fajna odmiana, że nie będziemy tutaj musieli oglądać tej bohaterki po raz kolejny. Piknięty Braum, zobaczmy ile tutaj jest naprawdę ciekawych bohaterów otwartych. Jest otwarty Azir, jest otwarta Rek'Sai, tutaj też jeszcze na temat ostatniego banu zespołu Energy. Kin bardzo często wybierał właśnie Zilliana na środką alejkę, tutaj też widać, że ten ban wymierzony jest no teoretycznie w jego stronę, pokazywana Evelynn Edge, nie wydaje mi się, żeby ona była tutaj wybrana. Tutaj też jeszcze taka ciekawostka, Santorin 80,5% kill participation, jest to drugi wynik, jeżeli chodzi o Amerykę, więc ten jungler jest bardzo, bardzo aktywny, także więc spodziewałbym się tutaj w jego rękach kogoś tutaj właśnie pokroju, wydaje mi się Elise, Gragasa lub Nidali, która również jest otwarta. Tutaj w ogóle są dwa scenariusze możliwe. Pierwszy to taki, że nie będzie lane swapów lub będzie podwójny lane swap i wtedy też jakby rola Santorina zdecydowanie wzrośnie w tym early game. Nie. Tylko nie Nunu. To już było w Europie. Wczoraj halo, panowie. Widzieliśmy Nunu i to nie wyszło, nie było też zbyt ciekawe. Więc no, o właśnie, Nidalka to jest coś, czego się spodziewałem. Nie została zbanowana, Nidalka bardzo potężny dżungler, właściwie dżunglerka w obecnej mecie. Poza tym Santorin uwielbia agresywne postaci i Nidali zdecydowanie do takowych należy. Tak więc, no tak jak wspominałem, tutaj są dwa scenariusze, podwójny lane swap lub brak lane swapów, lub też lane swap pojedynczy i wtedy bardzo ciekawa sytuacja. W Europie ogląda się to coś to nudno, nie ukrywajmy. Tutaj tak. To jest przez 6-7 minut patrzenia na to, jak właściwie zawodnicy walczą przeciwko minionom i tym znienawidzonym turetom. Natomiast w przypadku Ameryki może być bardzo ciekawie, bo oni tutaj optują raczej za braniem dwóch wież, nie pojedynczych wież zewnętrznych, tylko wieży zewnętrznej, wieży wewnętrznej, tych wybranych przez siebie skrajnych linii i czasami to przeradza się w kuriozalny base race, który no, ostatnio skończył się zniszczeniem inhibitora przed 9 minutą. Widzimy, że Apex decyduje się na trzeci i czwarty pick, piknąć już swoją dolną alejkę. Widzimy, że Xpecial otrzyma Alistara. Alistar to jest taki jeden z trzech supportów, którymi on gra ostatnimi czasami najczęściej. To takie trio to właśnie Braum, Alistar i Karma, czyli tacy dosyć twardzi supporci. Oczywiście tutaj z pominięciem może Karmy, czyli też tutaj inicjacja, twardy frontlane, wydaje się, że na tym się czuje bardzo dobrze. Z kolei Apollo otrzymuje Ashkę, która również jest jego w Champion Poolu. Tutaj też dla taka ciekawostka, że Apollo ma już na swoim koncie bodajże 11 czy 12 gier Caitlyn, jeżeli chodzi o LCS-y amerykańskie, czyli widać, że bardzo często on nią grywa, a tymczasem Energy mamy już komplet pików, piknięta Sivir, Nar oraz Varus. Tak jest, tak więc pełne kompozycje już są nam dostępne i możliwe do porównania. Azir, postać, która była bardzo skutecznie tutaj ścinana już w fazie banów w Europie, tutaj przewija się już w pierwszym meczu. Pytanie jest takie, jak ona będzie wyglądała. No właśnie GBM tu również może pochwalić się całkiem niezłymi wynikami na Varusie, który no, radzi sobie całkiem nieźle na Azira, biorąc pod uwagę jego ogromny zasięg, tylko problem polega na tym, że jeżeli uda się usiąść na tym Varusie, który żadnego escape mechanizmu nie posiada wbudowanego, to dwa dobre ganki ze strony Shrimpa, pierwszy pozbywający się flasha, drugi pozbywający się życia GBM-a, może sprawić, że midlaner zespołu Energy będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Tak naprawdę, jak wiemy, Azir
jest dosyć bezpiecznym midlanerem i jakby nie patrzeć, naprawdę dosyć toksycznym ze względu na ten poke z bardzo dużego zasięgu. Także więc tutaj może odpowiedzią na niego jest właśnie poke ze strony Varusa, który również tutaj bezinwazyjnie może sobie farmić oraz obijać swojego oponenta, zmuszając go ostatecznie do odwrotu, czyli tutaj wydaje mi się, że ta środkowa alejka też będzie tutaj dosyć spokojna, tutaj ewentualnie też, jeżeli GBM zagra dobry mecz tym Varusem, to powinien tą środkową alejkę zdominować. Tak jest, tak więc myślę, że niebawem powinniśmy się przenieść na Sunless Rift, niestety no tutaj będzie takie dziwne przejście na krótki czas do nas, z uwagi na to, że XSplit lubi się czasem no, zamulić, niestety, zwłaszcza jeżeli już tutaj te komputery działają już od 8 godzin, coś takiego. Tak, od 12. No, a przed nami kolejne 6 godzin zmagań, więc miejmy nadzieję, że jakoś to wytrzymamy. Całe szczęście Ameryka jest bardzo ciekawa do obserwowania. Przenosimy się na Sunless Rift Energy w barwach niebieskich Apex. Rozpocznie mecz w barwach czerwonych. No i zobaczymy, jak potoczy się to spotkanie. No i teraz pytanie, która z drużyn zdecyduje się na zagranie lane swapa? Na razie jeszcze nic na to nie wskazuje. Zawodnicy ustawiają się tutaj bardzo klasycznie, można że tak to ująć, zapobiegając oczywiście tutaj wejściu przeciwnika do swojej dżungli. Jak na razie wszystko bardzo spokojnie. Mamy tutaj Santorin, podchodzi do Shrimpa. Jest użyty prawdopodobnie joke. Tak, tutaj krewetka będzie... Właściwie nawet trzeba przyznać, że ten nickname pasuje do postaci Rek'Sai, bo tak ona wygląda trochę jak taka przerośnięta krewetka z pustki. Trzymając się lore'u League of Legends, rzeczy oczywiście widzimy... Tak, ktoś się pyta, dlaczego nie komentujemy tutaj CS-a. Mam nadzieję, że te przebitki, jakie słyszycie od m.in. Morgana, tutaj jakby załatwią wasz apetyt również na ten inny tytuł. Wracając zaś do tego spotkania, no widzimy, że pierwszym smokiem dostępnym na Sunless Rift będzie Mountain Drake. Nie jest to najcenniejszy smok, ale... Ale zważając na to, że na Ameryce skupiałem się właśnie na pushowaniu, to na pewno będzie on cenny. To jest raz, a dwa w Ameryce lubią walczyć, lubią udowadniać, że jest się lepszym. Mają do tego, do dyspozycji, no maksymalnie 3 mecze, więc jest tutaj szansa, że już w pierwszym spotkaniu zapoleje się krew i będzie naprawdę bardzo ciekawie. Zwłaszcza, że tak jak Pawle wspominałeś, to są drużyny o bardzo zrównanym poziomie. Jak Special tutaj też warto wspomnieć, zaraz po Santorinie, trzecie w Ameryce, Kilt Participation 78,1%, to oczywiście są takie ciekawostki. Teraz mamy rzucone tutaj na Keystone poszczególnych zawodników, czyli w tym meczu nie będziemy widzieć ani jednego ferworu, choć tutaj w Europie widać, że ten ferwor jest zagrywany chętniej na narze, a tutaj z kolei mamy zagrane Grasp of the Undying, które po ostatnich zmianach, no, spisuje się różnie, ale już nie jest takim częstym wyborem, jeżeli chodzi o górną alejkę. Tutaj widać, że Riot dąży do tego, żeby ten sustain został mocno znerfiony. Tak jest, podwójny lane swap zastosowany przez oba zespoły, tak więc... Pole do popisu dla Santorina. Ja tutaj czekam na agresywną Nidalee, czekam na dobre ganki, coś czego naprawdę no, nie uświadczyliśmy dzisiaj za bardzo, jeżeli chodzi o Europę. GBM mocno bity przez Qiyana. No, trzeba przyznać, że to jest dosyć potężny jakby połk, jakim dysponuje Azir. Na początku Varus nie będzie aż tak niebezpieczny. Potrzebuje tych dwóch, trzech poziomów jeszcze, ponad to pierwszego, mocniejszego przedmiotu i wtedy też te piercing arrowy będą zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Jeżeli chodzi o bot lane, który jest takim jakby top lane'em, no to widzimy Kwasa oraz Rea, którzy będą się obijać, przy czym na pierwszych poziomach myślę, że Gnar tutaj ma trochę więcej przewagi. Ładny stun, kolejny kamień, no i w tej wymianie Kwas wychodzi górą. Obydwaj junglerzy raczej na górnej części mapy, także więc tutaj bot na razie będzie bardzo spokojnie. Widzimy tutaj, że Kwas próbuje się wymieniać tutaj ciosami z Rajem. Różnie tutaj wychodzi, jak na razie to jest porówne właśnie ze względu na potiony u Irelia, a tymczasem Shrimp na swoim blue buffie będzie tego blue buffa zabierał. Tutaj też często zdarza się, że właśnie gracze Rek'Sai tego blue buffa nie zabierają na tych pierwszych 3-4 levelach, tylko właśnie oddają go midlanerom. I tak też w tej chwili będzie się działo. Kane zmierza już w stronę niebieskiego błogosławieństwa i będzie je zabierał już przed czwartą minutą. I to zdecydowanie utrudni zadanie GBM-owi utrzymanie się na tej alejce. No tutaj widzimy, że Ray bardzo skutecznie zonuje swojego oponenta. Pomimo iż Kwas wygrał pierwszą wymianę, no to w ostatecznym rozrachunku zdaje się, że właśnie Nar wychodzi z tego dużo, dużo gorzej. Santorin, założywszy Shrimpa, pewnie będzie chciał wesprzeć swojego kolegę zespołu, duża dzida.
naprawdę na maksymalnym zasięgu, dokładnie, złapana w zęby przez Shrimpa, zabolała go bardzo, bardzo mocno. Zobaczmy też, jak wyglądają itemki u Alistara. Zobaczmy, X-Special kupił Ancient Coin, także więc tutaj widać, że te zmiany, które zostały ostatnio wprowadzone na ten item, tutaj dokładnie mowa jeszcze o cooldownie, zmianach w regeneracji, sprawiają, że ten item znowu staje się itemem atrakcyjnym dla supportów, bo on tutaj też odszedł troszkę na rzecz tych, na tej rzecz tej całej reszty. Mówię tutaj oczywiście o Relic Shieldzie i drugim jeszcze tej itemie dla supportów bardziej agresywny, ale widzimy, że tutaj powoli zaczyna wracać w łaski, ale Raj tutaj dosyć ofensywnie wchodzi w Kwasa. GBM, wszystko, lekkie nie boli. Problemy. Tak, GBM obijany. No, Azir, tak, z blue buffem, tego należało się spodziewać. Myślę, że to jest spore pole dla Santorina. Ale GBM posiada heala, więc tutaj też nie za bardzo miał się czego obawiać, ale widzimy, jak Azir potrafi być podtoksyczny na środkowej alejce. Wszędzie widzisz toksików, ja nie wiem, Pawle. Tak, no niestety taka Liga Legend. Okej, okay. Ale trzeba przyznać, że ten burst, jakim dysponuje Keen, też trzeba go wziąć pod uwagę, bo czasem możesz nie mieć dość czasu, żeby aktywować tego heala, bo nawet na tak wysokim poziomie, nawet przy tak niskim czasie reakcji, jakim dysponują ci zawodnicy na profesjonalnej scenie, nawet to może nie wystarczyć, prawda? I tutaj koreańskie APM może być niewystarczający! Piękna włócznia Keen! No, musi się liczyć z tą agresywną Nidalee Santorina. I teraz just in case, jakby to powiedzieli Amerykanie, zmierzam w kierunku swojej bazy tam, aby rehalować się nieco głębiej na swoim terytorium. GBM posiada już USK na swoim koncie, także więc w tej chwili spam tymi skillami. Piercing Arrow oczywiście tutaj o tym mowa. Będzie zdecydowanie większą, bo tutaj Varus jest jedną taką właśnie z niewielu AD carry, które polegają w dużej mierze na skillach, no i początkowej fazie rozgrywki częste używanie właśnie skilli skutkuje tym, że ta mana naprawdę szybko się wyczerpuje. No i teraz właśnie zakup tej USK, która jeszcze po ostatnich zmianach refunduje nam troszkę zużytej many, sprawi, że GBM będzie mógł troszkę teraz bardziej pomęczyć Keena, tak troszkę w odpowiedzi na to, co właśnie zrobił Keen GBM-owi. Tak jest. Tutaj widzimy jeszcze obijane minionki przez Keena, który uzyskuje przewagę w creepscore. Myślę, że to jakoś szczególnie nie dziwi. Jeżeli chodzi w ogóle o ten creepscore, to spotkanie póki co dosyć wyrównane, z lekką przewagą właśnie w kierunku midlanera zespołu Apex. Zobaczmy, jest flash trafiony Mega Nar, zestunowany Santorin, nadchodzi również Shrimp i to będzie pierwsza wielka walka, jeżeli chodzi o to spotkanie. Kłas podrzucony, zobaczmy, czy uda mu się uciec. Chyba nie! Jest Equilibrium Strike i First Blood przelany przez Irelię. To są bardzo złe wieści dla zespołu Energy. No dobrze, tutaj znalazł się w odpowiednim momencie Shrimp. Raj też tutaj zdecydowanie bardzo świetny refleks wykazał się tutaj świetnym uniknięciem ultimate'a od Nara. Jeżeli tego by tutaj nie było, to prawdopodobnie Raj by upadł, ale mimo wszystko Apex zdecydowanie lepiej wyszło z tej sytuacji. 1000 zł przewagi na ich koncie. Wielkie brawa tutaj dla Shrimpa. I tutaj też co widzimy w Ameryce, że bardzo często są składane buty na junglerach. Ja na pierwszy item tutaj też w porównaniu oczywiście do Europy. No, tym bardziej, że Rek'Sai jako tako nie zależy na złożeniu jak najszybciej tego itemu do dżungli ze względu na ten sustain za sprawą pasywki, także więc to też może być tym uzasadnione. No, a buty zawsze są tanie, dają movement speed, dodatkowe statystyki, tak? Movement speed to jest jedna z najistotniejszych statystyk tak naprawdę dla aktywnego dżunglera, ale teraz zobaczmy, jeszcze jest powtórka pokazana z tej sytuacji, która miała miejsce w pobliżu środkowej alejki. Tak, tutaj mamy pokazaną wizję, jaką posiadała drużyna w tej chwili niebieska i zobaczmy tutaj, wydawało się Santorinowi, że Raj sam jest tutaj na bottom lane, ale znalazł się tutaj jeszcze Shrimp, który flashował po Kwasa. Kwas nie posiadał swojej samonerki, którą zużył w celu przybicia Raja do ściany, no i skończyło się tą śmiercią top lanera drużyny Energy. Dokładnie tak. Teraz pierwszy blue buff dla GBM-a. Te piercing arrowy teraz będą świstały w powietrzu raz po raz i teraz następuje ten moment, kiedy to Keen będzie w defensywie. No chyba, że GBM nie będzie trafiał swoimi skillshotami, ale tego się raczej nie spodziewamy po midlanerze klasy właśnie tego zawodnika. Tak więc zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało. 1-0 wciąż na korzyść zespołu Apex. No i pytanie jest takie, czy tutaj ten wynik za chwilę się zmieni. Void Rush w kierunku dolnej alejki. Ale widzimy, że Kwasa już dawno tutaj nie ma. W porównaniu do tego, co mieliśmy okazję widywać w poprzednim tygodniu, ta gra bardzo, bardzo spokojna. Tutaj już przy 8 minucie, prawie tej 9, to już widzieliśmy nawet w jednym meczu próbę zabrania wieży
Nexusa, także więc ta gra bardzo, bardzo spokojna, tylko jedno zabójstwo w 9 minucie, widzimy już przed 10, kolejne Blue ląduje w rękach Kina, także więc w tej chwili GBM będzie miał po raz kolejny taką dawkę porządnego połku od swojego oponenta. No i tak, spotkanie uległo lekkiemu uspokojeniu, ale myślę, że niedługo będziemy czekać, aż pierwsza walka o smoka wybuchnie za oceanem, ponieważ już widzimy w tym momencie, jak Shrimp zmierza w kierunku właśnie tego smoka, chociaż widzimy, że przenika on swoją linią metra po to, aby zniszczyć totem wizji. No i Kłas, doskonale zdając sobie sprawę z obecności dżunglera zespołu przeciwnego, będzie przytulał się do swojej wieży. Nadchodzi tutaj Shrimp, podrzuca on Kłasa, ma ten red buffa, więc lekko zostanie obity przeciwnik. Niemniej jednak zawodnicy zespołu Apex nie decydują się na dive, ponieważ spodziewałem się też reakcji ze strony Santorina i bardzo słusznie, bo widzimy, że Santorin już zmierza w tamtym kierunku. Widzimy, że obydwaj junglerzy cały czas skupieni wokół tego bottom lane'u, czyli tutaj widać, że obydwie drużyny będą się skupiać na tym, żeby pomóc swoim top lanerom się wysnobować. Tutaj nie ma za bardzo się co dziwić, Rai i Relia bardzo duże obrażenia w połączeniu z dużą przeżywalnością, jeżeli chodzi o teamfighty. No zobaczmy, tutaj Xpecial zostaje obity przez OHQ, no i gra bardzo spokojnie, czekamy tutaj na jakieś ganki junglerów. Jeżeli chodzi o wizję, zdecydowanie Apex wygrywa ze swoimi przeciwnikami, chociażby ze względu na to, że Shrimp bardzo wcześnie złożył już sidestone'a. Zobaczmy, Kłas zostaje zestunowany, ale Rai tutaj też troszkę obity przez miniony i przez samego Gnara. Tak, Irelia tutaj tańcuje swoim Blade Surge'em od miniona do miniona. No oczywiście ta refundacja many przy zabiciu celu pozwala jej na takie manewry. No, Kłas musi respektować fakt, że Irelia obecnie należy do naprawdę no, mocnych postaci, a w momencie, w którym ona zdobyła ten early advantage w postaci killa, no to oczywiście bohaterski kruk zastanawiania własnym ciałem Shrimpa, no to jest też ten moment, w którym nie powinien unikać się 1 na 1, zwłaszcza kiedy w pobliżu może pojawić się Rek'Sai, która zresztą bardzo często zawitywała tutaj na dolnej alejce. Tak, widzieliśmy, że Shrimpa jeszcze przed chwilą na dolnej alejce. Widać tutaj, na pewno drużyna zastanawiała się nad tym, czy nie zdajwować swojego przeciwnika, lecz jednak powściągnęli ten pomysł. Kłas posiada już nie teleporta, tylko flasha, także więc nie ma tutaj za bardzo po co ryzykować. Nie było jeszcze próby podjęcia Mountain Drake'a i ciężko tutaj też powiedzieć, czy będziemy mieć próbę podjęcia Heralda, który bardzo często pada właśnie w Ameryce Północnej. Tutaj nie sądzę, Santorin na górnej części mapy, ale Apex jest dobrze tutaj obwardowane, więc tutaj nie będziemy się spodziewać raczej żadnej próby ganka. Runic Echoes jest już na koncie Santorina, także więc Nidalka w tej chwili będzie nabierała snowball. Tak jest, Krabica, chyba Grażyna jest na górnej części rzeki, to ona będzie zapewniała wizję oraz przyspieszenie zespołowi Energy. Poza tym Shrimp teraz zmierza w tamtym kierunku, ciężko będzie zaskoczyć Varusa, który no, stoi pod wieżą, więc też jakiś szczególnie dive myślę nie wchodzi za bardzo w rachubę, zwłaszcza że Chain of Corruption może bardzo szybko pokrzyżować plany zespołu Apex no, o podjęciu na przykład takiej agresywnej akcji. Więc wbrew pozorom spotkanie uległo lekkiemu uspokojeniu, 2000 sztuk złota przewagi, przepraszam, no 1400 sztuk złota przewagi na korzyść zespołu Apex, no i póki co nie wygląda na to, żeby ta przewaga miała się jakieś szczególnie powiększyć. Co więcej, nikt nie walczy o smoka, więc być może tutaj było więcej racji w tym, niż się spodziewaliśmy, że te zespoły zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo wyrównane jest to starcie i boją się ryzykować, chociaż to jest BO3. Panowie, tutaj macie pole do popisu, możecie naprawdę zaryzykować. Jeżeli jest miejsce na ryzykowne zagrania, ryzykowne piki, to właśnie w grze numer 1, od której tak naprawdę nie zależy aż tak dużo. Jasne, granie ze świadomością, że ma się jeden z plecy, ale może o tym za moment, Xpecial odpala Unbreakable Will i Kłas znajduje się w poważnych problemach. Jeszcze odpalony Mega Nar Xpecial w poważnych tarapatach. Czy on ucieknie? Raczej nie jest ten jeszcze jeden strzał. I mimo iż znajdował się w sytuacji 1 na 3, to Kłas tutaj udaje mu się zabić przynajmniej jednego przeciwnika. Być może nawet dwóch, no nie, no to oczywiście jeszcze ma zbyt dużo HP. Niemniej jednak zrobił najlepiej to, co mógł. No dive'owanie Mega Nara, nie byłem pewny, czy to jest dobry pomysł, ale mimo wszystko się udało, choć Xpecial musiał oddać życie. Zobaczmy, kim tutaj zostaje trafiony za pomocą włóczni Energy, pracuje powoli tutaj na środkową wieżę. Jeżeli chodzi tutaj o samego Varusa, to jest taki typowo mid kontrolny, który ma za zadanie raczej ewentualnie tutaj obijać swojego oponenta, później może go zabić, ale nie zależy mu za bardzo na zdobywaniu killi, po prostu tutaj na wyfarmieniu się, dlatego on większą część czasu stoi po prostu pod swoją wieżą i za pomocą strzałów odpuszowywuje. Ewentualnie tutaj, jeżeli widzi, że przeciwnik roamuje, to po prostu ma za zadanie jak najszybciej linię spuszczać. To jest taki typowy mid kontrolny.
Tak, tutaj oczywiście recall. No i zobaczmy powtóreczkę z tej sytuacji. Quas miał duże problemy, cały czas podrzucany, exhausty. Ładnie tutaj wyczekał z rzuceniem kolejnych umiejętności, aż ten exhaust minie, aby te obrażenia zadawane przez niego były maksymalne. No, nadejście Reya minimalnie zbyt późno. Być może udałoby się uratować życie Expecjala, gdyby oczywiście też pomoc ze strony Irelii nadeszłaby nieco szybciej, chociaż prawdopodobnie było to i tak niewykonalne. Wróciwszy jednak do czasu rzeczywistego, 14 minuta 30 sekunda tego spotkania, Apex prowadzi jakby jednym zabójstwem oraz przede wszystkim no, złotem, chociaż tego złota zbyt wiele nie ma, bo to tylko 400 sztuk. I co tu dużo mówić, wydaje mi się, że kolejnym dużym obiektywem będzie właśnie ten Mountain Drake, po którego wbrew pozorom nie kwapią się zbyt bardzo podejmować zawodnicy żadnego z zespołów, a trochę to dziwi, bo jednak mamy do czynienia z Ameryką. Co można tutaj zwrócić uwagę jeszcze na build Nara, troszkę tutaj widać, że inaczej wygląda itemizacja w porównaniu do serwera europejskiego. Pytanie, czy to będzie pierwszy item zagrywany Frozen Mallet. No i tutaj widzimy też bardzo ciekawy item. Czy to będzie tutaj składany ZZ Portal? Możliwe. Kto wie, dawno tego itemu nie widzieliśmy, a on był bardzo popularny, jeżeli chodzi tutaj oczywiście o Spring Split. Zagrywanie Nautilusa, ZZ Portal, Banner of Command, to też było bardzo popularne. I to było wtedy grane na obu serwerach i to było odkrycie Ameryki, że tak powiem. Tak, a później ZZ Portal, nerfy i skończyło się. Typowy Morello, tak? Tutaj nerf gun wyciągnięty i wystrzelony w kierunku tego przedmiotu, ale w sumie może nawet dobrze, bo wreszcie on się stał trochę bardziej sytuacyjny. Nie był to przedmiot, który musisz mieć w każdym meczu, bo jest tak dobry, że nie w sposób go pominąć. To jest właśnie to, czym charakteryzuje się chyba każda gra kompetytywna, że prędzej czy później profesjonaliści znajdą ten optymalny, jedyny słuszny build, chyba że gra jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowana. Jednak no, w przypadku posiadania tak dużej ilości różnych postaci o naprawdę zróżnicowanych skillsetach i całą tonę przedmiotów, to jest to zadanie syzyfowa praca wręcz, próba zoptymalizowania tego w taki sposób, aby no, uniknąć sytuacji typu jedyny słuszny build na daną konkretną postać, chociaż trzeba przyznać, że obecny sezon wcale nie prezentuje się pod tym względem tak źle, chociażby fakt, że i na Lucjana, i na Jhina mamy co najmniej dwie szkoły budowania, no to jest coś fajnego na pewno. Drużyna Energy, widać, że tutaj ich teamcom w dużej mierze będzie się opierał na siege'owaniu oraz zaczepianiu swoich przeciwników. Zobaczmy tutaj włócznia od Nidali, strzała od Varusa, oczywiście tutaj też ostrze bumerang od Sivir, także więc tutaj komp typowo pod obijanie przeciwników i podejmowanie tutaj ewentualnie obiektywów, jakimi są wieże. Z kolei, jak wiemy, najlepszą kontrą na poke jest po prostu inicjacja, więc na tym skupiło się w tej chwili Apex, ale Energy, żeby temu zapobiec, mamy tutaj zagranego Nara z Ultimate'em oraz oczywiście Brauma z Glacial Fisha. Tutaj widzimy podejmowanie Heralda, zresetowany agro i teraz pytanie, czy Apex uda się teleport go zabrać. No, to może być ciężka sytuacja, teraz olany totalnie ten Herald i pierwszym celem będzie Quas, nadchodzi Kiwikid, on podnosi te drzwi, żeby osłonić swojego teammate'a, trafiona włócznia, ale w Heralda kolejne obrażenia lądują na zawodnikach zespołu Energy, którzy wycofują się w głąb swojego terytorium, ładna włócznia, odcina Reya od próby zamknięcia przeciwników i w ten oto sposób Apex no, wygania oponentów, którzy próbowali przerwać przejęcie tego Heralda i to zadanie niewątpliwie zespołowi Energy się udało, co więcej, bardzo mocno obici zawodnicy zespołu Apex będą musieli się wycofać do bazy. Popatrzmy, jak drużyna czerwona zbudowała sobie wizję na górnej części mapy. Tam jest aż czerwono od tych totemów wizji, więc tutaj zdecydowanie lepiej sobie z tym radzą, ale nie ma się co dziwić. Zobaczmy, bardzo szybko ulepszony sidestone zagrany przez Expecjala. Mamy też sidestone'a u Shrimpa, także więc ta wizja jest naprawdę, naprawdę dobra, nie zapominając jeszcze oczywiście o trzech Blue Trinketach, to też czego nie widujemy często, te Blue Trinkety, pamiętam jeszcze jak okupywały początek sezonu szóstego, później zostały troszkę znerfione, ale widać, że Apex ma tutaj pomysł na rozgrywkę i oni w tej chwili chcą skupiać się na rotacjach drużyny przeciwnej, żeby móc ją wyczuć, także tak mamy trzy niebieskie trinkety i dwa sidestone'y. Herald Apex, podejście numer 2, tym razem być może nieco bardziej skuteczne, zauważywszy, że tutaj tylko dwójka reprezentantów, dwójka, bo się pod Braumem schował Gnar, który jest niewielkich rozmiarów, próbuje ich powstrzymać, to wydaje mi się, że Apex bez większego problemu go podejmie i rzeczywiście buff
przetransferowany w ręce oczywiście Reya, tak więc ta Irelia stanie się jeszcze bardziej zmordercza. Tak, Rey dostaje Herald Buffa. Zobaczmy, to jest tutaj zagrywana jeszcze strzała, kolejny raz nie trafiona. Oj, Chain of Corruption, X-Special odpala swojego Unbreakable Will, świetny headbutt i teraz poważny tarapatak znajduje się właśnie X-Special. Świetny drift, Emperor's Divide, ale to może nie wystarczyć. Apollo wchodzi do tej rozgrywki, double kill na koncie, aż i teraz jeszcze do tego wszystkiego dochodzi nam Rey i Energy pokarane za swoją agresję. Trzech za jednego na korzyść Apex. To jest całkiem niezła walka. No i w tym momencie na czerwoni wychodzą na prowadzenie. Widać, że Rey zdecydowanie dobrze czuje się na tych top lanerach, którzy mają za zadanie zadawać duże obrażenia. Tu mamy chociażby uzasadnienie w jego solo queue, czy też pików w LCS-ach. Mamy tutaj Fiorę, Fizę jeszcze wcześniej był zagrywanego, na przykład też Riven. Także on bardzo dobrze czuje się na tych top lanerach, którzy zadają duże ilości obrażeń. Dlatego teraz dostał Heralda, żeby jeszcze lepiej móc splituszować. Zobaczmy tutaj powtórkę z poprzedniego teamfightu. Ultimate od Alistara. On w tej chwili mu przyjął na siebie bardzo dużą ilość obrażeń, wrzucając swoich przeciwników. Sam środek tej centralnie pod wieżę. No, widzieliśmy tu jeszcze fajny zagrany drift ze strony Kina, obracający tą walkę o 180 stopni. No i jeszcze Raj przychodzący w odpowiednim momencie, kończący to, co jego drużyna zaczęła. No tak, no niewątpliwie z Heraldem raczej główną rolą Irelii będzie split push i walka jeden na jednego, przynajmniej jeden V, co najmniej jeden plus. Z uwagi na fakt, że ten Herald, no, on działa przede wszystkim wtedy, kiedy nie ma teammate'ów wokół właśnie noszącego go zawodnika, żeby jakby zrównoważyć potęgę, jaką on daje, ponieważ te obrażenia są całkiem spore, jakie są dodawane właśnie przy autoatakach co kilkanaście sekund. Teraz zobaczmy, pojedynek Reya versus GBE, nadchodzi Kiwi Kid, ale Rey świetnie wymija kolejne obrażenia oraz ultimate ze strony Kiwi Kida i w ten oto sposób, no, Rey przeżyje kolejny dzień na sam Rift, a przynajmniej te kilka najbliższych minut. Następnym itemem u Irelii będzie Yumu, czyli tutaj typowe pójście w obrażenia. Zobaczmy, są jeszcze złożone buty joniańskie, to więc też taki ciekawy dość build, ale to na pewno ma uzasadnienie w tym, że ten ultimate, jeżeli chodzi o cooldown reduction, został mocno znerfiony, także więc te buty zagrane dosyć wcześnie pozwalają nam na redukcję tego cooldownu, przez co Irelia tak bardzo nie jest osłabiona we wcześniejszych fazach rozgrywki po tym nerfie. Zobaczmy, Santorin na górnej alejce z kłasem, jest tutaj postawiony Pink Ward, więc w tej chwili Rey będzie wiedział, co się tutaj dzieje, no i żadnego tutaj dive'a ewentualnie nie będziemy mieć. No nie ma opcji, Irelia się nie dive'uje, bo to jest bardzo marny pomysł. GBM zmasakrowany przez Kina. Nie wiem, czy on tutaj w ogóle się tego nie spodziewał, ale powinien był brać pod uwagę fakt, że Azir jest zdolny do zadawania aż tak ogromnej ilości obrażeń w krótkim okresie czasu. Tutaj też nie chodzi jeszcze o obrażenia, co tyle, że on jest w stanie bardzo szybko skrócić dystans. Tak jest. Co właśnie widzieliśmy przed chwilą. Nie wiem, co tam robił GBM, czy on się wracał, czy też na chwilę stracił koncentrację, no ale w każdym razie Kin to wykorzystał, zgarniając pierwsze zabójstwo na swoją korzyść. 6 do 2, jeżeli chodzi o zabójstwa, 3000 złota przewagi i Mountain Drake na koncie drużyny Apex. No ten smok niewątpliwie się przyda, to już jest drugi na ich koncie tego typu, więc trzeba przyznać, że Apex będzie bardzo skuteczny w puszowaniu terytów, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że Irelia będzie cały czas speed pushowała, plus do tego Apollo grający Ash, która też bardzo szybko pozbyła się tych wież, nawet i bez tego buffa. Tak więc, no, póki co wszystko wskazuje na to, że to Apex będzie górą w tym spotkaniu. Czy tak to będzie ostateczny ten wynik tego spotkania, jak wygląda, no to przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej kilkanaście minut. X-Special wyłowiony przez Kwasa, ale nie jest pod dużym wrażeniem jego bumerangów. No i cóż, słyszymy Void Rush użyty przez Shrimpa. Tutaj trafiony oczywiście z Cube Rauma, ale to nie powinno bardzo mocno go tutaj podrażnić. No, należy uważać. Fakt, że Apex jest w przewadze, wcale nie oznacza, że oni wygrali to spotkanie już w tym momencie, bo bardzo łatwo tutaj stracić to i widzieliśmy to na przykładzie chociażby H2K dzisiejszego dnia. Jeżeli Energy pozwoli swojemu midlanerowi GBM wystakować mu na manę oraz robić swoją robotę za pomocą Piercing Arrowów, to będą oni w stanie tutaj wygrać teamfight. Nie zapominajmy jeszcze o tych włóczniach od Santorina. No i teraz to, o czym mówiłem, to ten naprawdę nieziemski połk, który zmusza drużynę Apex do stania pod własną wieżą, czyli tutaj też Energy może dyktować swoje warunki, ale tylko do czasu, dopóki Apex nie zdecyduje się na inicjację. Zobaczmy, jak Apollo mocno go zabolała ta strzała.
Dokładnie, no to jest właśnie moc Varusa i on nie jest odkrywany tylko w Ameryce, w Europie również jest odkrywany. Przy czym no tutaj zdecydowanie większym respektem chyba cieszy się właśnie ta postać, ponieważ była ona kilkakrotnie banowana, głównie przeciwko Power of Evil, który potrafi nim zagrać naprawdę fenomenalne zagrania i bardzo łatwo on też właśnie kieruje swój zespół, kiedy ma do dyspozycji właśnie tego łucznika. Zobaczmy, nietrafione Q i jest podejście pod wieżę zewnętrzną na środkowej alejce przez Apex. Pytanie jest takie, czy uda mi się przebić przez ten wave clear, jakim dysponuje Energy. No, może nie jest on jakiś niesamowity, ale wydaje mi się, że GBM na Varusie oraz OHQ na Sivir mogą tutaj zdać ten egzamin. Apex drużynie swoje, w dżungli drużyny przeciwnej Shrim, tutaj widzimy, że podbiera Raptora, następnym smokiem będzie Cloud Drake. No i w tej chwili Apex przychodzi tutaj troszkę do ofensywy, przez co Energy jest tutaj zmuszone farmić pod swoją wieżą. Na dolną alejkę zmierza Ray, jak najbardziej słusznie, żeby wykorzystać właśnie ten potencjał Herald Buffa, który cały czas jest na jego koncie. Tam jest jeszcze wewnętrzna wieża do spuszczowania, więc Ray ma co tutaj robić, tylko teraz pytanie, czy Apex to wykorzysta i będzie zmuszało swoich oponentów do grania tak, jak im zagrają. Tutaj oczywiście mowa o bronieniu wież, no bo w tej chwili, żeby odwrócić uwagę od dolnej alejki oraz zmusić zespół Energy do takiego roamowania, no to muszą w tej chwili przepuszczować którąś z linii. No tak, widzimy, że te 4000 są dobrze inwestowane przez Apex i widzimy podejście nawet w kierunku Barona. Na pewno chodzi tutaj o wyczyszczenie wizji i ewentualnie postawienie własnej. Pytanie jest takie, czy oni tutaj zaryzykują podrażnienie zespołu przeciwnego poprzez rozpoczęcie tego Barona. Nie byłoby to złe zagranie, chociaż zobaczmy wychwycony kłas. Czy na pewno uda się go złapać? Jednak nie. Ten hop pozwoli mu zwiększyć dystans od najbliższego przeciwnika. Jest to tyle nieciekawa sytuacja dla zespołu Apex, że oni muszą liczyć na błąd pozycyjny ze strony przeciwnika. Oni mają taki hybrydową kompozycję, która po części opiera się o pick, a po części o engage, bo z uwagi na obecność Azira oraz Ashe, jak również Alistara, łatwo tutaj będzie wychwycić pojedynczy cel, który jest jakoś tak niefortunnie spozycjonowany, ale też fakt, że do tego jest dołożona Rexia oraz Irelia, sprawia, że w razie potrzeby mogą oni bardzo mocno zaengage'ować na team przeciwnika, przy czym widzimy, że Energy to jest typowy poke comp, a poke compy mają to do siebie, że jeżeli odpadną w early game'ie, to potem bardzo ciężko jest im powrócić do rozgrywki. Zobaczmy, OHQ na górnej alejce odpuszczowuje tutaj na spokojnie top lane. Pytanie teraz, gdzie będzie zmierzał Ray, żeby dalej split przesłać. Czy będzie to górna aleka, czy to będzie to dolna aleka? On posiada teleport, więc w razie czego będzie mógł się znaleźć szybko przy swojej drużynie. Widzimy też, że następnym itemem będzie prawdopodobnie Maw of Malmortius, czyli tutaj kolejny raz widzimy czempiona zagrywanego pod flat penę. Tutaj też jest to na pewno motywowane tym, że Irelia będzie starała się wejść przeciwnego carry, który tego armora dużo nie posiada. No oczywiście ta płaska penetracja z itemów będzie sprawiała, że ten dosyć już niski armor u oponenta będzie jeszcze mniejszy, przez co te obrażenia będą drastycznie zwiększone. No oczywiście, jeżeli Irelia przeżyje wejście w takiego carry, no to będzie już naprawdę ciężko dla drużyny przeciwnej cokolwiek zrobić. No tak, chociaż tutaj warto zaznaczyć, że cóż, wydaje mi się, że Energy jak najbardziej może tutaj postarać się na przykład o sprowokowanie Apexu do wykonania jakiegoś błędu pozycyjnego. Czemu by na przykład nie spróbować rozpocząć tego Barona? Oczywiście nie poświęcić na to zbyt dużo punktów zdrowia, ponieważ jeżeli Baron nas obije do 1/3, do 2/3 HP, no to nie jest udana pułapka. Przy czym, no, biorąc pod uwagę też jakby zdolność Apexu do czyszczenia wizji oponenta oraz ich kontrolę na mapie, to zadanie będzie niezwykle ciężkie do zrealizowania. Widzimy, że już na plecach znajduje się Irelia Ray i będzie starał się tutaj oczywiście ewentualnie flankować przeciwnika. No, zobaczmy. Jest antyhalent odpalone. Ray jest pingowany, bo był widoczny na wardach, ale no nie było najmniejszych szans, żeby go złapać, ponieważ Apex doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co się kroi. Tak, Energy chciał złapać tutaj przeciwnego top lanera, ale im się to nie udało. Po prostu tutaj zmarnowany on the hunt, ale tymczasem oni tutaj nie próżnują i dochodzą do zniszczenia pierwszej zewnętrznej wieży na midlane'ie. Posiadają trzy struktury już na swoim koncie, różnica w złocie tylko 3000, Ray cały czas na speed pushu. Zobaczmy teraz tylko pytanie, czy on będzie dalej pozostawał na dolnej alejce. Zmierza już tam Kłas, zmierza tam również Santorin, nie, on jednak tutaj robi Raptory. No i zobaczmy, Ray przepuszczowuje linię i pytanie, czy będzie tutaj chciał dalej pushować. Posiada on Herald Buffa, ale nie chce tutaj ryzykować. Kiwiki zmierza już na dolną część mapy, był tam też już w obwodzie Santorin, a tymczasem Apex podejmuje Cloud Drake'a.
No tak, zobaczmy. Tutaj kolejnym smokiem będzie prawdopodobnie również Cloud, chyba że to jeszcze nie jest zaktualizowana grafika. Zdaje się, że od czasu do czasu Riot ma problem techniczny, rzecz jasna, jeżeli chodzi o wizualizację tych obiektywów. No ale myślę, że też z czasem to zostanie rozwiązane. Bardzo szybko tutaj podejmowany red buff, ale zdaje się, że nie udało się go jednak. Nie, przepraszam, Shrimpko ze Smite'ował, więc to dla nich będzie właśnie ta bonus przyjęty. No i cóż, zdaje się, że póki co ten Baron dalej nie jest w centrum zainteresowania którejkolwiek ze stron, chociaż biorąc pod uwagę dominację Apexu, wydaje mi się, że oni mogliby spokojnie zaryzykować jakby walkę w okolicach właśnie tego Baron Pitu. To nie jest ta sama sytuacja, w której na przykład H2K się podejmowało próbę, gdzie zdecydowanie bardziej wyrównane było to starcie na tym etapie. No wreszcie coś się tutaj będzie działo. Na razie jest sprawdzenie, czy nie ma ewentualnie tutaj totemów wizji ze strony przeciwnej, ale jak dobrze my widzimy z perspektywy obserwatora, żadnych totemów tutaj nie ma. I teraz poważny błąd Kiwi Kida, złapany w beznadziejnej pozycji, gdy próbował zwardować rzekę. No i to może oznaczać tutaj podejście pod jakiś objective. Trochę przereagował tutaj jak Special z tym Unbreakable Will. Być może spodziewał się szybkiego kontrataku ze strony Energy, dlatego też nie chciał tutaj stać zastanowany, czy właściwie zrutowany przez Chain of Corruption GBM-a. Niemniej jednak Ray również wykorzystuje tę sytuację, by zniszczyć wieżę wewnętrzną na górnej alejce. Widzieliśmy, jak ta wieża bardzo szybko upadała, ale Quas też nie chce być tutaj niczym dłużny i on zabiera wieżę zewnętrzną na bottom lane, a tymczasem Apex podejmuje bardzo, bardzo szybko Barona. To jest właśnie urok posiadania w drużynie takiej postaci, jaką jest Azir, jaką jest jeszcze Ashe, no i dodatkowo Irelia pod obrażenia. Choć zobaczmy, nie, tutaj Irelia nie będzie Mavu w Malmortius, będzie tutaj zagrywany Duskblade, czyli bardzo tutaj ciekawie. Odważnie. Odważnie, tak. Przedmiot generalnie bardzo lubiany w Korei, jak się okazuje. Ma masę potencjału, to jest taki jakby biedniejsza wersja Ultimate'a Zeda, która na postaciach, które są w stanie zadać dużą ilość obrażeń w krótkim czasie, jest bardzo skuteczna i wydaje mi się, że jak najbardziej tutaj akurat na Irelii może mieć to miejsce. Zwłaszcza, że mamy dwóch tanków. Mamy Rexa i mamy Alistara. Obecnie gra na trzech tanków nie jest aż tak często spotykana jak jeszcze półtorej sezonu temu. Przepraszam, sezon temu. Tak więc no, ma to sens. Ma to sens, zwłaszcza, że Ray będzie w stanie się pozbywać na przykład GBM-a bardzo szybko, podczas gdy OHQ, który dysponuje niezbyt dużym zasięgiem, myślę, że spokojnie może zostać wyjaśniony m.in. przez Kina. No i teraz, jeżeli Apex chce przejąć inicjatywę jeszcze bardziej, to muszą oni wykonać inicjację. Ancient Coin jest już maksymalnie ulepszony na koncie Expeshala. Także więc ten boost do movement speedu będzie miał naprawdę duże znaczenie. Ale też jeszcze do samego Raya, jak już wspominaliśmy, on bardzo dobrze czuje się na top lane'ach, którzy zadają te obrażenia. Także więc tutaj odważnie zagrany jest Duskblade, ale on na pewno wie, co robi, co widzimy chociaż po odzwierciedleniu w jego farmie. 306 creepów na jego koncie, on już ma prawie 18 level w 31 minucie, więc naprawdę idzie mu świetnie. Blaster zostaje tutaj użyty kilkakrotnie, ale Quas odskakuje. Tak, tutaj ja już widziałem oczami wyobraźni Reya atakującego Quasa, bo w tym pojedynku wbrew pozorom Nar, zwłaszcza w tej małej formie, nie miałby zbyt wielkich szans. Tutaj dramatyczna walka o utrzymanie pozycji na środkowej alejce przez zespół Energy, podczas gdy Apex będzie starał się tutaj coś ukrać. Ogromna ilość obrażeń wylądowało na Apollo. Trzeba tutaj brać pod uwagę fakt, że GBM te piercing arrowy będzie trafiał. Jeżeli trafi, no to będzie zadawał dużą ilość obrażeń. Tak, Muramana jest już wystakowana, więc w tej chwili on będzie nieziemsko bolał. Zobaczmy, Kini jak zostaje bardzo, bardzo mocno obity i teraz na co decyduje się Apex. Czy będziemy tutaj widzieli próbę ewentualnego dive'a, tam był na flance Expeshal, ale jednak nie, po prostu wycofanie się na górze. Zebrało się już kilka fal, tak więc Rain będzie zmierzał w tamtym kierunku, żeby dobić 18 level oraz następny item. Będzie to prawdopodobnie albo Deathman Plate, albo tutaj ewentualnie Omen, czyli w końcu jakiś item defensywny. Omen nie byłby najgorszy, zwłaszcza, że Irelia zawsze będzie chciała, jakby dążyła oczywiście do tego, aby być otoczonym jak największą ilością przeciwników, kiedy już dojdzie do teamfightów, bo to z kolei daje jej większe tenacity, czyli tą większą nieustępliwość, która sprawia, że krócej trwają na nią efekty ograniczające kontrolę nad postacią. Co w przypadku właśnie posiadania Brauma, nawet właśnie Varusa, czy też Nara będzie bardzo cenny. Ale jednak to będzie Deathman Plate z tego, co widzimy. Tak jest. Czyli dodatkowe obrażenia magiczne, movement speed przydający się podczas speed pushu, tak typowo.
Dokładnie, no oba wybory były równie dobre tak naprawdę, zwłaszcza, że ewentualnie Alistar też może w późniejszej fazie rozgrywki zainwestować w Randuina. Tak czy inaczej, nietrafiony Chain of Corruption, to będzie bolało zespół Energy, jeżeli Apex postanowi zaengage'ować, bo przypomnijmy, no Apex ma narzędzia, żeby faktycznie zaatakować przeciwnika w błyskawiczny sposób. Niemniej jednak przebicie się przez Wave Clear, jakim dysponuje Energy, nie będzie łatwym zadaniem, tak więc zobaczymy, na co tutaj wpadnie zespół czerwony. Póki co 4252 sztuki złota ugrane na tym baronie, więc Powerplay bardzo dobra, ale zobaczmy, jest engage, świetny Enchanted Arrow, GBN spływa momentalnie, Shrimp jest tutaj bohaterem, nadchodzi jeszcze tutaj odciec ze strony Apexu, ale Quas wkracza do tej walki, jego obrażenia nie robią większego wrażenia, no i zobaczmy tutaj Apex bardzo szybko, błyskawicznie pozbywa się midlanera, niszczy wieżę na środku, po czym rotuje w kierunku Drake'a, który pojawi się na Sunless Rift za 2 sekundy. To jest właśnie magia drużyny Apex, że oni tutaj w tej chwili momentalnie instant zainicjowali, Energy nie posiadało za bardzo tutaj czasu na reakcję, nie było tam też Quasa, więc po prostu Apex polega na tym, że oni chcą zainicjować walkę, wyłapać jeden cel, wycofać się i doprowadzić do tam ewentualnie jakiejś walki 4-5 bardziej dla siebie korzystnej. Powtórka tego, co przed chwilą stało. Zobaczcie tutaj, że kompletnie się tej inicjacji nie spodziewali. X-Special odpalony, zostaje Ancient Coin, Flash, Pulverize, Headbutt GBM, zostaje w tej chwili duży zasób CC, no i po prostu upada. To jest właśnie to, jeżeli chcemy wyeliminować Pope, po prostu musimy się w niego wbić. Tak jest. No i właśnie to jest potęga jakby kompozycji złożonych pod inicjację slash ewentualnie piki, bo kiedy posiadasz poke, jasne, jak masz przewagę, to przebić cię przez poke comp to jest istny koszmar, ale jest to wykonalne. Niemniej jednak, kiedy jesteś no, w plecy względem przeciwnika, to jest to niemalże niewykonalne z uwagi na jakby kruchość postaci, jakie zazwyczaj charakteryzują się tymi dużym zasięgiem i dużymi obrażeniami. To jest raz, a dwa, w momencie, w którym jesteś zdany na łaskę przeciwnika, który po prostu decyduje się, okej, wchodzimy i ty masz rozłożone ręce, bo nie możesz nic z tym zrobić, to no, ciężko tutaj mówić o comebacku. Tak, za minutę 20 będziemy mieli kolejnego barona w grze. Wydaje mi się, że Apex nie powinien mieć większych problemów, żeby go podjąć. Prawie 10 tysięcy złota przewagi na ich koncie, więc jest Stomper. Deadman Plate skończony już na koncie Ray'a. Ray posiada ogromne obrażenia i jest na pewno ciężki do zabicia przez OHQ i GBM-a. To jest jedyne obrażenia magiczne, jakie posiada zespół Energy, są właśnie na barkach Santorina, także więc Apex widzimy tutaj, że jeżeli skupiło się na kupowaniu jakichś defensywnych itemów, są to raczej itemy pod pancerz, ale oczywiście jest tutaj asekuracyjnie zagrany loket, żeby te obrażenia mimo wszystko zostały zmniejszone kosztem tego, że sojusznicy nie muszą składać dużej ilości resista. Tak jest. Irelia. Myślę, że taki postać przewodnia, nie tylko w Ameryce, w Europie również. Tak. Przez dłuższy czas zapomniana, dopiero jakiś czas temu ponownie grana aż tak często, bo ona się przewijała od czasu do czasu, to nie jest tak, że ona kompletnie zniknęła z Iggy Legend, chociaż był taki okres, kiedy jej praktycznie nie widywaliśmy, ona ustąpiła pola takim postaciom jak między innymi Maokai, nawet Malphite, czyli tak zwana golemiada na top lane'ie. Teraz jednak właśnie ta jakby meta na carry top lanerów sprawia, że Irelia wraca do łask. Co więcej, w patchu 6.13 została dosyć potężnie znerfiona, a konkretnie jej early game został znerfiony poprzez wydłużenie czasu odnowienia jej ultimate'a, Transcendent Blades, chyba tam z okolic 80-70 sekund do 120, to jest ogromna ilość czasu. Podejmowany jest Baron numer 2. Bardzo szybko, sprawnie i bez marudzenia. X-Special otrzymał ogromną ilość obrażeń od jednej strzały GBM-a. No ale co z tego, on za chwilę się wyleczy swoim triumfalnym okrzykiem, czy też rykiem. Array atakuje, dobra strzała w Quasa! Jednak tutaj jest użyty Glacial Fisher, to może nie wystarczyć. Meganar, dostępny jednak użyty hop defensywnie w kierunku wieży inhibitorowej. No i teraz świetny Chain of Corruption zatrzymuje w miejscu Raya oraz X-Speciala. Meganar próbuje przebić do ściany właśnie kogokolwiek i X-Special zapłaci za to życiem jeszcze kawałek życia. Tutaj mu został GBM. Jednak pozbywa się tego zawodnika wespół z Narem, Shrimp, bardzo wystawiony, ale nie ma tutaj wieży. Kolejny strzał GBM-a, zabija Ash i teraz ta sytuacja wraca się o 180 stopni. Shrimp kolejną ofiarą, co prawda jest tutaj ten Garden Angel, ale on tylko pozwoli przedłużyć jego życie o 3 sekundy. Dosyć tutaj chaotyczna ta walka drużynowa. Apex zabrało, co prawda wieże, ale
Nie no, w sumie oni posiadają taką w tej chwili przewagę złota, że to teamfight za bardzo im tutaj w niczym planów, szyków nie pokrzyżuje. Też widzieliśmy uwagę, jak Rey, mimo iż posiada on trzy itemki ofensywne, był w stanie przyjąć na klatę naprawdę dużą ilość obrażeń i bez większego problemu uciec. No i tutaj ta walka kosztowała już Expeciala, Apollo oraz Shrimpa Energy. Tym razem nie próżnuje, zabiera wewnętrzną wieżę na midlane, a za minutę 40 będzie Elder Drake. Intrygująca sytuacja, jasne, tutaj, no tak jak mówisz, Apex akurat dysponuje taką przewagą, że ten jeden teamfight teraz niewiele zmieni. Tutaj udało się przybić Reya do ściany. Natomiast jego w tym teamfightie nie było. Tak, jego w tym teamfightie nie było, podczas gdy Expecial został przeniesiony głębiej na terytorium przeciwnika. Zobaczmy, tutaj za chwilę będzie Apollo wysnajpiony, to też należy o tym zwrócić uwagę. I w ten sposób zostali wyeliminowani aż dwóch zawodników jednym ultimate'em, wbrew pozorom. I tak jak mówisz, Apollo na max range ostrzelony. No GBM jest jednak tym zawodnikiem, na którego trzeba zwrócić uwagę i problem polegał na tym, że Irelia nie mogła się do niego dostać. Myślę, że ten dive nie do końca był potrzebny, a z drugiej strony problem polega na tym, że właśnie nie ma nikogo w zespole Apex, który kto mógłby zadawać tych obrażeń dosyć dużo z większej odległości, tak aby te wieże padały w bezpieczny sposób, prawda? Tak, oni muszą po prostu wejść do swojego przeciwnika, żeby te obrażenia móc zadawać. No i w tej chwili widzimy Energy w defensywie. Staram się obronić swój inhibitor, Rey na botlane. Będzie prawdopodobnie tutaj chciał zmusić któregoś z oponentów, żeby zszedł i próbował pokrzyżować mu szyki. No teraz tutaj nie ma tej wieży, więc też teoretycznie... Pytanie, czy będzie próba oblężenia tutaj w tej chwili, jakby to powiedzieć, z buta, czy będą takie robić podchodzenie? Wydaje mi się, że tutaj najgorszym miejscem, jeżeli chodzi o atak, to jest to wąskie gardło wejścia do samej bazy przeciwnika. Jeżeli uda się Apexowi przebić przez tą obronę w tym miejscu, to już potem powinno być nieco łatwiej, kiedy też to pole walki jest nieco szersze. To też pozwoli uniknąć tych obrażeń obszarowych, jakimi niejako dysponuje po części zespół Energy. I przede wszystkim Rey będzie miał większe tutaj pole manewru i łatwiej będzie mu się dostać do tych istotnych celów. Tutaj myślę, że najistotniejszy będzie właśnie GBM, który dysponuje naprawdę dużymi obrażeniami. Zobaczymy, jak to zostanie tutaj rozwiązane. Zobaczmy, Rey będzie prawdopodobnie próbował skakać teraz na OHQ. Apollo. Zobaczmy, Rey jeszcze czeka. Poważne tarapaty, Apollo, jest Exos, jeszcze jeden strzał, rykoszet, zabija tego zawodnika. Świetne zagranie OHQ, GBM teraz też w bezpiecznej pozycji będzie ostrzeliwał przeciwnika z dużej odległości. Kłasy, zabija Expeciala, GBM, czy tutaj wytrwa? Chyba tak! Nadchodzi jednak oczywiście Keen i to on zabije głównego kierującego, jeżeli chodzi o zespół Energy. Niemniej jednak, 1-4 to nie jest walka, jaką Apex powinno ponieść. No niefortunnie. I teraz pytanie, czy Energy będzie chciało zabrać inhibitor na midlane, czy też będą tutaj raczej chcieli zabrać wieżę i po prostu zasekurować Drake'a. Choć na tym Drake'u za bardzo im tutaj nie powinno zależeć, gdyż oni nie posiadają ani jednego, także więc to jest tylko taka, można powiedzieć, formalność, żeby tego Drake'a zabrać, żeby nie pozwolić Apex zabrać tego Drake'a. Też posiadają oni trzy inne smoki. Zabierana wieża na środkowej alecie, zabierany inhibitor. No i teraz pytanie, czy będą zmierzać w kierunku smoka. Poprawnie, jeżeli się mylę, ale miałem wrażenie, że to Apex dyktowało warunki tej rozgrywki. Co się tak stało? No coś się tutaj w tej chwili nie wyszło. Widać, że Energy, którzy według mnie skalują się troszkę lepiej, jeżeli chodzi o późniejszą fazę rozgrywki, no dają sobie radę. Tutaj na pewno GBM, ten duży poke, twardy frontlane w postaci Kłasa, no oczywiście też on posiada obrażenia. No i problem tutaj Apex, że jedynym jako tako frontlane'em jest co prawda Rek'Sai, no i niby co prawda jest ten Expecial, ale poza tymi CC nie oferuje on tutaj kompletnie obrażeń. No i też minus taki, że Apollo został w tym teamfightie złapany. Tak jest, Apollo właściwie nie zrobił za wiele, rzucił jednego waleja i to wszystko. GBM bardzo agresywnie zagrywa wraz z tym flashem, ale trzeba przyznać, że dobry decision making w jego wykonaniu. Też Shrimp no, zrobił co mógł, żeby utrzymać się w ryzach midlanera zespołu niebieskiego, niemniej jednak Energy bardzo ładnie rozegrał ten teamfight. Zaskoczyli trochę przeciwników. Też ta agresywna gra w Apex w pierwszych 30 minutach była na pewno też motywowana tym, że Energy lepiej skaruje się w tej późniejszej fazie rozgrywki, jak tu mówiłem. I, no im się to nie udało tej gry skończyć, nie udało im się zabrać inhibitora, więc w tej chwili oni będą przypłacać to powolną stratą przewagi, która jeszcze wynosiła 12 tysięcy złota w tej chwili. Jest to no niewiele ponad... może nawet niewiele mniej niż 6 tysięcy, tak więc ta przewaga maleje. Elder Drake na ich koncie, zabrany inhibitor
Nam idzie, więc w tej chwili Energy wraca na dobry tor. Trochę niefortunna walka pod wieżą przy inhibitorze na mid lane. Wydaje mi się, że to był ten punkt zwrotny całej sytuacji, jaka miała miejsce na Sunless Rift w tym pierwszym trójmeczu. I Apex, myślę, wyniesie z tego jakieś wnioski i w meczu numer 2 nie popełnią podobnego błędu. To jest dosyć popularne, że kiedy masz dużą przewagę, to zaczynasz dokonywać coraz bardziej ryzykownych zagrań. Przynajmniej w tym best of three, bo wiadomo, w BO2 myślę, że tutaj trochę bezpieczniej by zagrywali zawodnicy. Widać to na przykładzie chociażby Europy. Pytanie jest takie, czy Apex postanowi teraz nieco uspokoić się i tutaj jakby zweryfikować swoją sytuację, czy też no, dadzą się ponieść emocjom i po prostu Energy zwycięży właśnie w ten oto sposób. Widzimy, że już wielu zawodników posiada full builda. Jest full build u Reya, jest full build Urexaj, podobnie Kin, również Apollo, no i tutaj jeszcze tylko, co prawda, zawsze biedny support, który często właśnie odstaje tymi itemami od swoich sojuszników. A jeżeli chodzi o Energy, oni nie posiadają tutaj jeszcze ani jednej postaci z full buildem, mimo wszystko potrafią tutaj podejmować fajty na swoją korzyść. Warte też tutaj zwrócenia uwagi jest to, że KiwiKid posiada Locketa, posiada Frozen Hearta, to tak więc to są świetne itemy, jeżeli chodzi tutaj o kontrowanie Azira, świetne itemy, jeżeli chodzi o kontrowanie Ashki, są to postacie opierające się w dużej mierze na atak speed, ale zobaczmy, jak szybko został podjęty ten Baron, KiwiKid poważnie tarapatak, Chain of the Corruption zostaje zagrany przez Varusa, tylko pytanie, czy Energy starczy tutaj tych obrażeń, no i zobaczmy, Kin mocno obity, Kwas za niedługo będzie mega nar, ale nic z tego. No zobaczmy, ponieważ ten walka nadal trwa, Shrimp tutaj ukryty na flance będzie się jednak recallował, używając właśnie tego przyspieszonego recallu, jaki zapewnia Baron buff, tutaj kolejna strzała ze strony GBM, już nie robi aż tak dużego obrażenia na ekspresie, ale odchodzi Shrimp, to będzie podrzucenie i kolejny atak, Kwas w tarapatach, wyskakuje hopem. To wystarczy, żeby zwiększyć ten dystans od przeciwników. Volley spowalnia dwóch zawodników. Ray będzie starał się tutaj oczywiście zaatakować, chociaż musi znaleźć dobrą flankę. Najważniejszym celem będzie GBM, który ma tylko połowę punktów zdrowia. Teraz nieco więcej oczywiście. OHQ również na pełni zdrowia, więc niebezpieczna sytuacja. Lepiej się wycofać, nie stracić tego Barona. KiwiKid zatrzymuje Raya. Ray podejmuje walkę, ale może zapłacić za nią życiem. Dokładnie tak, GBM nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jego strzały są niezwykle bolesne, niezwykle śmiertelne. Dwa trupy na koncie zespołu Apex, no i Energy teraz, no, może być zadowolony z tego, jak rozegrała się ta walka. No i teraz pytanie, czy to w tej chwili siege'owanie midlane'em będzie opłacalne. Zwróćmy uwagę na to, że Apex nie posiada za bardzo tutaj clear wave'u poza żołnierzami Azira, a cały czas ma na swoim koncie Baron buffa, także te miniony będą zbuffowane i teraz pytanie, czy Energy uda się zabrać jakąś wieżę nexusową. Zobaczmy, Kin cały czas tutaj pracuje swoimi piaskowymi żołnierzami Kwas. Zobaczmy, za chwilę będzie tutaj odpalona Furias, będzie odpalony Mega Nar, ale nie widzimy żadnej inicjacji Energy, po prostu z pomocy Mountain Drake'a będzie zabierało kolejne wieże, zagrane zostaje Arrow od Ashki, Kwas użyty flash i ultimate, no przepraszam, flasha jednak nie było, ale użyty ultimate, Kin złapany przez Chain of Corruption. No i tutaj zobaczmy, Apollo wciąż żywy, co więcej dysponuje swoim Guardian Angelem, Kwas przemienia się w mini Nara, GBM jest tak naprawdę na dobicie, ale nie ma komu go złapać tak naprawdę, jeszcze no tego Arrowa przez jakiś czas też nie będzie, jeżeli chodzi o Apollo, tak więc no, nie ma opcji, żeby tutaj dobić tego zawodnika. Energy trochę jakby skuteczniej dokonuje tych abordaży na bazę przeciwnika i z taką większą rozwagą też podchodzi do kolejnych teamfightów. Nadchodzi Ray z homeguardami, ten teleport może być fatalny w skutkach dla zawodników zespołu Energy. Jest pierwsza ofiara, GBM pada, KiwiKid kolejnym ofiarą prawdopodobnie tej walki. OHQ na niskim stanie zdrowia ucieknie w kierunku swojej bazy, double kill na koncie top lanera zespołu Apex, no i w tym momencie mamy do czynienia z wyrównaniem 11-11, jeżeli chodzi o zabójstwa w złocie. Nadal Apex prowadzi i jest teraz kontratak na bazę przeciwnika. Ten inhibitor długo nie postoi. Co będzie kolejnym celem zespołu czerwonego? O tym się przekonamy już oni za moment. Oni mogą iść w tej chwili po Nexus, tylko pytanie, czy Energy da się w taki sposób pokonać. Zobaczmy, zostaje Arrow zagrany w Kwasa. Kwas zostanie za chwilę podbity, ale nie! A Expecial idzie jednak po Santorina, który jest zmuszony do użycia zoni. Pytanie, czy on przeżyje? No raczej nie sądzę, chociaż ładny suskoci przenosi go nieco dalej. Niemniej jednak Kwas wybucha, Apollo go dobija. Shutdown wykonany przez Irelię. Właściwie, przepraszam, no tak, przez Irelię, która chwilę później ginie. Ale co z tego? Obie wieże nexusowe zniszczone, a Apollo zadaje zbyt wiele obrażeń. Pomimo ogromnych problemów, jakie trwały przez tą środkową fazę rozgrywki, Apex wychodzi zwycięsko w spotkaniu numer 1.